Konfederacja w tej kampanii popełniła kilka istotnych i bardzo kosztownych błędów z jednej strony. Z drugiej strony stała się trochę ofiarą tego, jak wyglądał rozkład frekwencji. I tego, że młodsi wyborcy jednak mimo wszystko stanowią coraz mniejszą grupę tych osób głosujących, natomiast starsi wyborcy jest ich odpowiednio więcej. Efektem tego jest to, że siła Konfederacji oparta na młodszych wyborcach jest znacznie mniejsza i przy wyższej frekwencji temu ugrupowaniu trudno jest osiągnąć dobry wynik. Dodatkowo pamiętajmy także o tym, iż Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej dwa razy włożyło duży wysiłek w ograniczenie wyniku Konfederacji.